Kochani, witam Was serdecznie i mam dzisiaj przyjemność, i celowo użyłam tego słowa przyjemność, bo to naprawdę muszę powiedzieć, że to była dla mnie wielka przyjemność, przedstawić Wam książkę pod tytułem Wrzask Izabeli Janiszewskiej. Jest to kolejna autorka kryminałów, która wędruje na taką listę moich ulubieńców i prawdopodobnie będę czytać wszystkie książki, jakie ta pani napisze. Dlaczego? Dlatego, że czytało mi się tę książkę no po prostu bardzo, bardzo przyjemnie. Ale oczywiście nie dlatego, że ona była taka, o wiecie, jak to ta moja ostatnia książka o kotkach, słodka, przyjemna i tak dalej. W takim sensie różowym. Tylko to jest typowy, rasowy kryminał. Ale jeśli chodzi o postaci, o te rozmowy, o po kolei to rozwiązywanie i no pójście śladami, wiecie, tropem, próba znalezienia tego mordercy, no to styl pisania pani Janiszewskiej jest cudowny. I tak naprawdę postaci są tak wyraziste, że już od pierwszego tomu, bo to jest tak naprawdę tom pierwszy, ale drugi tom ma tytuł Histeria, a trzeci Amok, ale myślę, że to będą jakieś chyba zamknięte historie, konkretnie rozwiązywane zagadki. No i powiem Wam, że no nie da się nie polubić już tych postaci od pierwszego tomu. Takimi centralnymi, głównymi, takimi dowodzącymi, wiecie, w akcji detektywistycznej jest oczywiście policjant, no bo jak żeby inaczej, czyli komisarz policji. I w tym przypadku, w tym świecie Izabeli Janiszewskiej, jest to bohater, który nazywa się Bruno Wilczyński. I powiem Wam, że dla mnie, jak ja zaczęłam czytać te jego style wypowiedzi, zachowanie, to jest taka mieszanka, jakbym zmiksowała trzech bohaterów. Bo on mi się kojarzy troszeczkę z Harrym Holem, czyli z tym takim, wiecie, detektywem z takiej bardzo długiej serii kryminalnej szwedzkiej, John Nesbo, co tam napisał, i głównym detektywem był Harry Hole. Trochę mi się kojarzy z doktorem House'em, prześmiewczym z serialu oczywiście, troszeczkę komediowo-medycznego. I trochę kojarzy mi się z Wiktorem Forstem z powieści Remigiusza Mroza, czyli też z tym detektywem, który w takiej serii o Tatrach różne zagadki rozwiązywał i szedł tropem bestii z Giewontu. No i powiem Wam, że faktycznie no, ten Bruno Wilczyński jest takim typowo męskim, cynicznym, bardzo pewnym siebie, egocentrycznym człowiekiem, który ma jakąś traumę z przeszłości, zaraz Wam powiem jaką. I nawet przywdział taką maskę troszeczkę jakby, wiecie, luzaka, nie przejmującego się, a z drugiej strony na wszystko potrafiącego zabłyszczeć no niesamowicie inteligenckim dowcipem, bo to naprawdę jest taki właśnie no błyskotliwy gościu, którego nie sposób przegapić, jest zupełnie absolutnie oryginalny, wyjątkowy i są tacy ludzie, którzy pewnie albo go nienawidzą, albo kochają, no tak można jakby podsumować takich, wiecie, zupełnie jednostki, które są indywidualnościami, bo to jest totalnie indywidualna osobowość. No i cieszę się, że on będzie tym głównym bohaterem właśnie tych kryminałów Janiszewskiej. Bardzo go polubiłam. Natomiast druga, również bardzo wyrazista postać, z kolei kobieca, damska. Bardzo oryginalne imię ma. I ona mi przypomina takie jakby skrzyżowanie Klementyny Kopp z Puzyńskiej z Lisbeth Salander, z tej takiej trylogii Millennium, też chyba szwedzkiej czy norweskiej. A więc jest to dziewczyna młoda, kompletnie niezależna, ubierająca się tak jak chce, ogolona praktycznie na łyso prawie, bardzo taka, wiecie, bezwzględna dziennikarka, która postanowiła sobie za cel, że będzie krzywdzić wszystkich krzywdzicieli kobiet. I ona faktycznie może się wydawać taka też egocentryczna jak ten Bruno, na pozór niemiła, pyskata, ale no bardzo taka, wiecie, bardzo odważna w tym, co robi i nie przejmująca się jakby tym, co pomyślą sobie o niej inni. I tak naprawdę właśnie ta dwójka bohaterów poznaje się w tym tomie pierwszym i dzięki współpracy, no dzięki wzajemnej inteligencji jednej i drugiej osoby, a więc jednej ze świata dziennikarskiego, innej ze świata policyjnego, no to oni tworzą taki super duet, żeby rozwiązać zagadkę. Oczywiście początkowo są w ogóle ku sobie jak najbardziej nieprzychylni. I powiem Wam, że w tej książce bardzo słychać ten tytułowy wrzask. On tak naprawdę wydobywa się gdzieś z głębi, gdzieś z trzewi człowieka, bo mamy tutaj
Ja naliczyłam, że takich jakby pięć wątków i pozornie czytając, człowiek sobie myśli, rany Julek, czy to będzie w ogóle kilka spraw w jednej książce, ale nie, one się później bardzo ładnie ze sobą splatają i tak naprawdę wszystkie te osoby, nawet nie wiedząc o tym, są ze sobą połączone w jakiś sposób. Częściowo przez te pozostałe osoby. No już wam mówię, o co chodzi. No przede wszystkim pierwszy wątek, no to jest główna sprawa, jak się zaczyna powieść, a więc mamy trupa młodej dziewczyny, studentki, która znaleziona jest na łóżku nieżywa. Mamy tam leki, mamy alkohol, szampan, mamy informację, że uczulenie jest na orzeszki ziemne. I ona prowadziła to jakby dwa życia. Dla rodziców była tylko studentką gdzieś tam w mieście, dobrą, bardzo grzeczną dziewczyną, natomiast okazuje się, że w tym mieście była właśnie prostytutką i miała swojego sponsora. I to jest jakby pierwszy wątek, pierwsza tajemnica. Tajemnica, bo właśnie każda, wiecie, każdy z tych wątków wiąże się z jakimś sekretem. No tutaj dziewczyna, która okazuje się prowadziła podwójne życie, prawda? I jej zaskakująca nagła śmierć. Czy samobójstwo, czy morderstwo, nie wiemy. Drugi wątek, bardzo też mnie ciekawiący, to był wątek Emilii, czyli takiej blogerki, która. Czy ja tu będę miała nazwisko? No, oczywiście nie mam, jak to ja. No, w każdym bądź razie ta Emilia ma dwóch synków, Jasia i Frania, ma męża Jacka. Bardzo dobry dom, on ma dobrą pracę, ona właśnie, mówię, bloguje i może dzięki temu też być panią domu. No i poznajemy ją jako taką kobietę, która też skrywa bardzo jakiś mroczny sekret z przeszłości, a wszystko zaczyna się jakby ten niepokój w niej rodzić, gdy po przyjęciu urodzinowym swoich dwóch synów bliźniaków odkrywa przy wywoływaniu zdjęć, że na jednym ze zdjęć jest tajemniczy mężczyzna w czerwonej czapeczce, bejsbolówce i ona zaczyna myśleć, że to będzie taki ktoś z jej przeszłego życia, który będzie ją szantażował i będzie chciał zabrać jej synów. I tu zaczyna się jakby cały ten drugi wątek. Natomiast trzeci wątek to z kolei ten cały sponsor od prostytutek, od młodych dziewcząt padających ofiarą jakiegoś już potem szantażu, przekupstwa i tak dalej. I to bada bardzo właśnie ta Larysa. Ona chce się dokopać do tego głównego, wiecie, bossa, szefa. No i tutaj pojawia się postać bardzo bogatego biznesmena, Halera, który rzeczywiście jest sponsorem i też miał z tą właśnie młodą Niną Zaniewską, z tą studentką, pewien układ. I tu jest jakby trzeci wątek, czyli deptanie po piętach temu Halerowi i próba dowiedzenia tego, kim ten człowiek jest. A tu jeszcze dodatkowo wam powiem jako ciekawostkę, że on niestety na tyle też jakby staje w szranki z tą całą naszą Larysą, bo dostaje się do tego wydawnictwa, oczywiście przez pieniądze, jak żeby inaczej, przez przekupstwo, że będzie jednym z właścicieli spółki tego wydawnictwa, co oczywiście może powodować, że ona już nie będzie mogła pisać artykułów na jego temat. Z kolei czwarty wątek to jest mega, bardzo, bardzo ciekawy. Wątek osoby Jakuba Andrzejewskiego. To jest pan, który teraz już jest osobą dorosłą, mężczyzną dorosłym. Nie wiemy, gdzie jest, ale poznajemy jego przeszłość. Właśnie z artykułów, z tej pracy tutaj śledczych, no głównie Larysy. I okazuje się, że ten Jakub Andrzejewski kiedyś, i tutaj niesamowicie dla mnie bardzo głęboka, taka wiecie, dotykająca duszy historia, to był chłopczyk, który wychowywał się w rodzinie, gdzie miał czworo rodzeństwa, miał dwoje rodziców dorosłych i wydawałoby się, no, wspaniała, katolicka, bogobojna, cudowna rodzina, niczym z obrazka. No niestety okazuje się, że właśnie ten jeden Jakub, nie wiemy dlaczego, ale on jeden, był ofiarą przemocy totalnej, domowej, fizycznej, psychicznej, nękania, znęcania się. Był wręcz ukrywanym dzieckiem gdzieś za komodą, głodzonym, wiecie, piętnowanym, no, na wszelkie możliwe sposoby. I co gorsza, ta czwórka rodzeństwa nie reagowała. Tam była dziewczyna 15-letnia, byli bracia, no oczywiście ci najmłodsi nie mieli za bardzo polotu, ale niestety jakby nikt nie zauważył, co się dzieje złego w tym domu, do momentu, aż nie wkroczyła opieka społeczna i oczywiście nie zostały ujawnione te wszystkie ślady przemocy i tak dalej, które się zresztą bardzo długo działy. Więc trauma w tym chłopcu, w tym Jakubie, oczywiście jest, mimo że on się wydostał z tej rodziny, dostał się do sierocińca i miał później trafić oczywiście już w dobre ręce, w jakąś inną rodzinę, która by go chciała i poskładała to życie do, przepraszam za wyrażenie, do kupy, to jednak ten chłopak, no, nie potrafi się po tym wszystkim odnaleźć.
I dowiadujemy się, że cała czwórka jego rodzeństwa popełniła samobójstwo już jak w wieku dorosłym, w różny sposób, natomiast ojciec jest w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy i też się jego obawia. Ta Larysa tam nawet jedzie do tego szpitala, poznaje tego ojca, widzi, że on jest w połowie taki, wiecie, spalony twarzą i bardzo niebezpieczny typ, ale też mówiący o tym, że on wie, że jego syn mu nie odpuści i będzie go ścigał, czyli będzie się mścił za to, czego doznał w dzieciństwie, a więc za brak dzieciństwa, no bo ten chłopiec praktycznie życia nie miał, ledwo został uratowany z tych wszystkich, wiecie, strasznych wydarzeń, które go dotknęły. No i wreszcie piąty wątek, to jest taki wątek związany z życiem uniwersyteckim, profesor lingwistyki Anno Mielcarz, która po jednym tam małżeństwie, po rozwodzie decyduje się być z innym mężczyzną, chce adoptować dziecko, ale staje się jakby rodziną zastępczą dla takiego chłopca i niestety nie układa się, nie daje sobie rady i tego chłopca zostawia. W tej książce mówi się, że na takie dzieci, które są jakby, wiecie, przyjęte do rodziny, a które się niestety brzydko, jakby zepsutą zabawkę odstawia, to mówi się na nie zwrotki. Wiecie, tak identycznie jak te żółte karteczki do listów poleconych na poczcie, zwrotki. To też tak jakoś, powiem wam, no mnie dotknęło, bo rzeczywiście, no straszne to jest, no ale jeżeli ktoś sobie nie radzi, są duże trudności, że on to dziecko jednak oddaje i mówi nie, nie będę już rodziną zastępczą. No i powiem wam, że ta kobieta zostaje znaleziona naga na ulicy, gdy wbiega prosto pod samochód, a naga, ponieważ ucieka z mieszkania przez balkon. Skakuje, ucieka i po prostu wpada prosto pod auto. Więc to też jest wątek nierozwiązany, nie wiadomo o co chodzi z tym życiem, czego się ta profesor obawiała. No mamy tu jakąś informację, że miała romans ze studentem i że to wszystko gdzieś się ze sobą wiąże. I powiem wam, że na początku, jak takie są, wiecie, skrawki, jakby co rozdział poznajemy kogoś innego, a więc na przykład w pierwszym rozdziale poznajemy akcję taką sensacyjną wręcz tej Larysy, tej dziennikarki, później poznajemy pracę typową już policji, jak technik kryminalny Daniel zabezpiecza ślady i jesteśmy świadkami takiej pyskówki między właśnie tym głównym bohaterem Bruno Wilczyńskim, komisarzem policji, a prokuratorem. Już widzimy mniej więcej, jaki jest charakter, wiecie, tego Bruno. To później dochodzi jeszcze trzeci rozdział z tą Emilią, a więc jakąś nagle, wiecie, mamą, gospodynią domową, blogerką. To ja na początku pomyślałam, po samym początku książki, że rany Julek, no nie odnajdę się, wiecie, że to będzie tak zamotana książka, trochę w stylu Bondy, bo ja tak jakby z tych wszystkich, wiecie, autorów kryminalnych, no chyba najtrudniej jest mi się wczytywać i muszę być mega skupiona, kiedy czytam książkę Katarzyny Bondy. Ona pisze super, cudownie, ale ja gubię się. Normalnie się gubię, mam trudność, wiecie, w zrozumieniu treści, bo tam, jak dla mnie, jest za bardzo to czasami zawiłe. Ale też mi się jak najbardziej książki podobały, które czytałam. Ale jakbym miała właśnie porównać, to Mroza lubię bardziej, Chmielarza lubię bardziej, właśnie tą Puzyńską, jak wam mówiłam. Ostatnie moje odkrycie Sinicka, wcześniejsze w grudniu chyba tego Śmielaka, Michała też bardzo lubię. I teraz wreszcie przyszedł czas na panią Izabelę Janiszewską. Powiem wam szczególnie, co mnie dotknęło w tej książce, dlatego że jestem świeżo po przeczytaniu, a wiecie, zawsze te emocje buzują, jak się kończy książkę, zamyka się i człowiek tak myśli, co czuję, nie? Takie, wiecie, pierwsze, no po prostu pierwsze odczucia i wrażenia. Nawet nie wiem, jak wam to opisać, no ale jakby świadomość tego, jak bardzo pewne wydarzenia z przeszłości, właśnie którego świadkami, no, tych wydarzeń są dzieci małe, małoletnie dzieci, jak bardzo to wpływa na psychikę w ich dorosłym życiu. I tutaj tak naprawdę mamy też ten wrzask właśnie tytułowy, nie tylko, wiecie, w tym Jakubie piętnowanym, w tej ofierze przemocy, nie tylko wrzask taki z głębi u tej Emilii, bo ona się boi, że będzie ktoś chciał odebrać jej dzieci, tylko mamy wręcz w tych głównych bohaterach mnóstwo takiego wrzasku w środku, który jakby, wiecie, nie wydobywa się na co dzień z nich, ale widać, że oni cały czas przepracowują coś z przeszłości, bo tak naprawdę i Bruno ma właśnie trudną przeszłość, i już wam powiem o co chodzi. On jako 7- czy 8-latek był świadkiem kłótni, nie jedynej oczywiście, swoich rodziców w Luna Parku, i to było w dniu jego urodzin, i kiedy rodzice się pokłócili jakby przed samym tym
wydarzeniem, kiedy on już zakupił 3 bilety na jakąś tam kolejkę i wiecie, i tak strasznie się cieszył, że jako ten jedynak będzie z mamą, z tatą, że pojadą wagoniki, że będzie taka serdeczna w końcu rodzinna atmosfera. I niestety jest świadkiem kłótni rodziców i tego, jak ojciec no, szarpie matkę i mówi, że idą do domu natychmiast. I faktycznie matka ze łzami w oczach przyznaje, że no niestety koniec zabawy, koniec urodzin, wracają do domu. To wtedy, jak już są w tym domu i on ma, wiecie, jeden tam z prezentów urodzinowych, taki model do sklejenia samolotu i oczywiście nie może liczyć ani na pomoc taty, który w tym momencie jest mega obrażony i zły i próbuje to sam zrobić, to mu się nie udaje, więc płacze z bezsilności takiej, bezradności i wtedy przychodzi do niego ta mama, też oczywiście ze spłakanymi oczami i mówi, słuchaj, daj tacie ten liścik i daje mu taką małą karteczkę i idzie do łazienki. A ten synek jest tak zły, oczywiście czyta ten liścik, co tam jest napisane, że kocham cię, przepraszam, myślę, że jakoś, może przyjdziesz mnie przytulić, jakoś się pogodzimy. I on ten liścik, słuchajcie, ojcu nie daje z takiego właśnie poczucia gniewu, wiecie, takiego no, złości na ojca, że popsuł mu urodziny. I później, kiedy za jakiś czas, coś długo mama nie wychodzi z łazienki, ten chłopczyk wchodzi do tej łazienki i widzi swoją matkę, no niestety martwą, leżącą w wannie, w całej wodzie z krwią wymieszaną i to oczywiście ta trauma, wrzask ojca, później jak przychodzi, bo on oczywiście woła ojca na pomoc i mówi, mama nie żyje, ojciec przychodzi do tej łazienki i no powiem wam, że jakby wiadomo, że ta sytuacja, oczywiście jest to uznane za śmierć samobójczą, tkwi w tym głównym naszym bohaterze Bruno cały czas, aż do życia dorosłego i ciągle on idzie przez życie z taką świadomością, takim poczuciem, jakby, wiecie, pewności, że to przez niego wszystko to się stało, bo gdyby dał ten liścik na czas, bo gdyby ojciec przyszedł do łazienki, bo gdyby się rodzice pogodzili, nic by się takiego nie stało, ale tak naprawdę, no, sprawa ma drugie dno i to zobaczycie już później, jak przeczytacie, że to nie tylko o to się wszystko rozchodziło. No, w każdym bądź razie widać, że ten Bruno z tą sytuacją z przeszłości nigdy się nie pogodził, a co gorsza, z ojcem również ma niezbyt dobre kontakty, bo oni oczywiście potem próbowali jakoś ze sobą żyć, ale no, te ich relacje, no zawsze jest jakby ten żal, że częściowo i ojciec był winny tej sytuacji i syn. Natomiast jeśli chodzi o Larysę, to ona też jest dziewczyną bardzo młodziutką, a z bardzo wielkimi, okropnymi przeżyciami, ponieważ można powiedzieć, że została sprzedana tak jakby, że jej własny ojciec i matka pogodzili się z jej gwałtem za pomocą podania sobie, wiecie, ręki z gwałcicielem i skrzynki wódki. Czyli tak jak na dobre, jakby nic się nie stało, sytuacja przekupstwa i wracamy do normalnego życia. Oczywiście ona, ta Larysa, nigdy się z tym gwałtem nie pogodziła, nigdy rodzicom nie przebaczyła i uciekła z domu. I tak naprawdę utrzymuje kontakt tylko ze swoim bratem Bartkiem, który oczywiście cały czas jej mówi, że no zadzwoń do matki, jedź do nich, jedź do ojca, oni cię szukają, martwią się, daj im znak życia, bo ciągle tylko o ciebie pytają. No i ona oczywiście, jakby ten wrzask z kolei w tej Larysie też jest na tyle, wiecie, głośny, okropny, to poczucie traumy, że ona tym rodzicom cały czas przebaczyć nie może i boryka się z tym problemem z przeszłości sama. Właśnie notabene, jakoby za pomocą takiej wendety, że ona teraz będzie się mściła, i właśnie głównie jej ofiarami padają takich śledztw, no ofiarami nie dosłownie, ale ofiarami właśnie chociażby artykułów w gazetach, ludzie, którzy są wysoko postawieni i trudnią się właśnie sponsoringiem, między innymi, tak? I łowią te kobiety na swoje ofiary. I powiem wam, że ta książka to jest tak naprawdę bardzo zgrabnie, logicznie połączona ze sobą w całość, ponieważ te wszystkie wątki naprawdę się tak pięknie zazębiają i są tak pięknie wyjaśnione, że no nie jesteście się w sposób pogubić w tej całej fabule, bo ona wręcz nawet sami troszeczkę możecie ją odkrywać, bo ona z jednej strony jest bardzo ładnie wyjaśniana na bieżąco, a z drugiej strony mamy takie możliwości, my jako czytelnicy, pobawienia się we własne właśnie śledztwo i rozwiązywanie tej zagadki. Ja taki styl pisania nie umiem określić nawet, ale bardzo go lubię w książkach. Kiedy nie jest nam właśnie powiedziane, wiecie, wszystko opowiedziane od A do Z, po kolei chronologicznie, tylko mamy pewne takie przeskoki, mamy jakieś wątki z przeszłością, ze wspomnieniami, właśnie z takimi nieprzepracowanymi traumami z przeszłości. I to wszystko ma wpływ później, jak wiemy, właśnie na życie dorosłe. I teraz tak, najbardziej co mnie uderzyło w tej książce? No uderzyła mnie jednak
ta sytuacja z tym Jakubem. Powiem Wam, że no dla mnie od razu po prostu przypomniało mi się, jak przeczytałam tutaj tą historię tego biednego Jakuba Andrzejewskiego, który był tak naprawdę odrzucony przez wszystkich we własnej rodzinie. To jest w ogóle nie do pomyślenia, że ludzie tam, wiecie, no jedli sobie obiad, śmiali się, a on w tym czasie pobity, głodny, prawdopodobnie zmarznięty, siedział gdzieś schowany za szafą i nie miał prawa wydostać się. Nawet nie wiem, nie chcę myśleć, wiecie, jak kwestia była załatwiania się choćby, ale to naprawdę, no po prostu jest to tak okrutna przemoc i okrutna postawa, której ja nigdy nie zrozumiem. I powiem Wam, że od razu przypomniał mi się taki dokument, ale dla widzów o bardzo mocnych nerwach, więc polecam go tylko tym, którzy są w stanie no przebrnąć przez to. Ja sama znam moje koleżanki, słuchajcie, z pracy, które mimo że w pracy też mamy do czynienia z przemocą, to jednak no, nie były w stanie przejść przez wszystkie odcinki tego dokumentu. To jest serial na faktach, dokument, który opowiada o życiu Gabriela Fernandeza. I to było swego czasu, nie wiem czy jest jeszcze, ale był na Netflixie taki dokument, że właśnie śledztwa jakby no, wokół śmierci małego chłopca, Gabriela Fernandeza. I to, co tam wychodzi na jaw, to jest właśnie jakby wypisz, wymaluj ta historia tego Jakuba. Mamy też chłopca prześladowanego, też który miał rodzeństwo i nikt nie reagował. Tylko, że jeszcze była na tyle w tym jakby bezradna cały ten system wokoło, a więc wiecie, szkoła, opieka społeczna, środowisko sąsiedzkie. No po prostu tu niestety doprowadziło to aż do śmierci tego chłopca i to jest wszystko opisane, wszystko po kolei, czego on doświadczał, co zaczęli w trakcie śledztwa wszystko udowadniać ci, wiecie, policjanci, jak się zachowywała matka, jak się zachowywał ojciec, co robiło rodzeństwo. No to się w głowie po prostu i w sercu człowiekowi nie mieści. Ja ten dokument obejrzałam chyba mniej więcej tak około 3 lat temu i powiem Wam, że do dzisiaj, jak słyszę Gabriel Fernandez, to po prostu no, mam łzy w oczach i czuję ten mocny taki, wiecie, ucisk w sercu, jak bardzo mocno mnie ten dokument dotknął i jak wstrząsnął. I oczywiście potem człowiek żyje dalej, zapomina o czymś, tak? No najgorsze jest to, że to jest prawdziwa historia, wiecie, z życia wzięta. Gdyby to był wymyślony film fabularny, to bym tak nie przeżywała, ale wiedząc o tym, że jest to naprawdę prawdziwy chłopczyk, który doznał czegoś okrutnego w życiu i tak naprawdę lepiej byłoby mu się nie urodzić, niż urodzić i mieć te kilka lat życia w takiej jakości. No niestety, powiem Wam, że no polecam Wam ten dokument, ale mówię, jeżeli ktoś nie jest w stanie wyobrazić sobie, wiecie, krzywdy dziecka, przemocy dziecka, mówić o tym, a już tym bardziej oglądać, to nie jest to kompletnie, no, reportaż dla niego. I tutaj właśnie w tej książce jest również, oczywiście nie aż tak ze szczegółami i jest to na szczęście zmyślona historia tego Jakuba Andrzejewskiego, ale jest ten temat poruszany. Ten temat zawsze będzie mną wstrząsał, wiecie, do głębi, bo sama jestem matką i no, nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Sami pewnie wiecie, macie też swoje przemyślenia na ten temat. Ale do rzeczy, wracamy do książki. No więc książka przez te wszystkie wątki, tak naprawdę, no ten był jakby najbardziej dla mnie wstrząsający, ale ogólnie mówiąc to, wszystkie te rzeczy były tak ciekawe, wszystkie wydarzenia i tak szybko po prostu się ją czytało, że powiem Wam, że no sympatia do tych bohaterów jak najbardziej rośnie. Ja się szalenie już cieszę, że będę czytała ten tom drugi Histeria, bo domyślam się, że oni też tam będą występowali, skoro to są nazwane 3 tomy, bo to jest właśnie też adnotacja, że jest tom pierwszy. Więc powiem Wam, no jestem naprawdę zachwycona. To jest kolejna właśnie autorka kryminałów, po które będę sięgać, wszystkie jakiego, kiedykolwiek napisała. Bardzo serdecznie Wam polecam. Dla wszystkich pasjonatów kryminałów to jest, uważam, lektura obowiązkowa. Myślę, że jest dobrze też dostępna w bibliotekach. I na przykład z takich znanych, wiecie, jak czasami mówię o tych literackich zaksiążkowanych, to tu akurat widzę, że patronem medialnym był Wielki Buk. Pewnie kojarzycie Olgę z Wielkiego Buka. Ona też tę książkę polecała, ale bardzo dużo zresztą takich booktuberów ją czytało. Ja również należę do zwolenników w stylu pisania pani Janiszewskiej i serdecznie Wam polecam tę książkę. Pozdrawiam!